Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozpoczęło swoją działalność w 1983 roku. Wkrótce będzie obchodziło swoje 40 urodziny. Ostatnie dwa lata to czas gwałtownego rozwoju przedsiębiorstwa, gdy obserwujemy efektywny proces dostosowywania się firmy do potrzeb mieszkańców miasta dzięki właśnie innowacjom. Panie prezesie, dzisiaj z nagrodą, statuetką i nagrodą biznesową za kategoria firma innowacyjna. W kuluarach pan się nie spodziewał, ale zasłużenie. Wydaje mi się, że tak. Chciałbym tutaj w tym miejscu podziękować serdecznie Kapitule za to wyróżnienie. Dwa lata temu, kiedy przychodziliśmy do firmy z panem Franciszkiem Afaltowskim, postawiliśmy na rozwój właśnie automatyki i teleinformatyki. Stworzyliśmy większy dział, jeżeli chodzi o pracowników. 8 miesięcy kosztowało to pracy moich współpracowników, żeby stworzyć taki nowoczesny system, jeżeli chodzi o zarządzanie siecią i również wizualizację. Dla nas tak na prosty język mieszkańców to oznacza tylko tyle, że te rachunki za energię cieplną są zrównoważone. Tak, jest to przykład tego, że jeżeli chodzi o zarządzanie siecią, możemy ograniczyć koszty funkcjonowania tej sieci, jak również w porę reagować na różnego typu problemy, typu na przykład awarie, które zdarzają się we wszystkich takich kierunkach.